Powstanie styczniowe upadło dlatego, że nie nawiązano współpracy z ludnością wsi, z chłopami. To było i w Polsce, i na Litwie, i na Ukrainie. Ale polskie elity bardzo prędko wyciągnęły wniosek z tego właśnie z przyczyn tej klęski. I wkrótce rozpoczął się ogromny ruch oświatowy, ruch docierający do chłopów. I czas między powstaniem styczniowym 1864 a wybuchem I wojny światowej 1914 to jest właśnie czas, kiedy polski chłop uzyskał świadomość narodową. Można powiedzieć, że nastąpiło uszlachcenie polskiego chłopa w tym sensie, że ci, którzy walczyli w legionach Piłsudskiego, to byli chłopi, głównie chłopi, ale każdy z nich był wychowany na Sienkiewiczu, każdy z nich czuł się spadkobiercą Kmicica, Skrzetuskiego i to takie właśnie wywyższenie w godności można by tak w cudzysłowie nazwać uszlachceniem. I to samo miało miejsce również i w innych jakby polskich zaborach. Wojciech Korfanty, wybitny przywódca i powstania wielkopolskiego i powstań śląskich, polski polityk chrześcijańsko-demokratyczny, był synem górnika. Pochodził z ubogiej górniczej śląskiej rodziny. Podobnie inny wybitny Ślązak, kardynał August Chlont, był również Ślązakiem z Mysłowic, synem drużnika kolejowego, również z bardzo ubogiej śląskiej rodziny. Ci ludzie stali się nową polską elitą, już nie mówię o Witosie, o licznych działaczach ludowych i generalnie jakby tutaj tych, którzy w okresie międzywojennym w Polsce budowali spółdzielnie, budowali, byli współautorami tego polskiego sukcesu gospodarczego. Mimo problemów, mimo tego, że tak wiele było przeciwności. W tym jest taki zawarty pewien właśnie taki proces uszlachcenia, który następuje dzisiaj na Ukrainie. Ci, którzy w wojsku ukraińskim przelewają krew, ci, którzy walczą przeciwko najeźdźce rosyjskiemu, oni też wchodzą w dziedzictwo kozaków, tych kozaków, którzy właśnie mieli być tą szlachtą. Cały problem powstania chmielnickiego polegał na tym, że polskie władze nie dawały kozakom tych przywilejów szlacheckich, o które kozacy prosili, które się im należało jako po prostu wojsku, które stawało w obronie Rzeczpospolitej, które było podstawą naszej potęgi, naszych zwycięstw. I to uszlachcanie, można powiedzieć, że jest to budowanie godności. Nie chodzi tutaj o sprawy feudalne, nie chodzi tutaj o sprawy jakichś herbów. Chodzi po prostu o to, żeby człowiek stawał się bardziej szlachetny. Ci, którzy walczyli w Powstaniu Wielkopolskim, w Powstaniach Śląskich, byli to z reguły górnicy, chłopi. Oczywiście na Wielkopolsce również polska szlachta. Cały polski zryw narodowy był to właśnie już zryw ludzi świadomych swojej polskości, ludzi świadomych swojej godności wynikającej właśnie z przynależności do tego szlachetnego narodu. Tak to było wówczas przez nich rozumiane. Ta szlachetność to jest jakby pewna postawa, duma z tego, że się jest dziedzicem pięknej historii, ale przede wszystkim postawa służby.
przełamuje się syndrom indywidualizmu, który jest wielką chorobą naszych czasów. Ten, kto jest szlachcicem, ten, kto jest podniesiony w swojej godności, kto się zachowuje szlachetnie, to jest ten, który służy. To jest ten, który pełni swoją misję, a nie ten, który zamyka się w swoim własnym ciepełku, w swoim własnym zamkniętym świecie, który jest zainteresowany tylko tym, żeby było brawo ja, żeby było pięknie wyglądające selfie. Bycie człowiekiem pełnym godności, bycie człowiekiem szlachetnym, to jest służyć, podnosić swoją misję, realizować ją, być nie tylko dla siebie samego, ale dla całej wspólnoty, w której się człowiek obraca. I też w ten sposób tylko można naprawdę budować dobro wspólne, pomyślność. Indywidualizm, skrajny indywidualizm zawsze musi wieść do upadku, do niskiej skuteczności, a w ostatecznym rachunku do konfliktów i wojen.